Ile uda mi się osiągnąć w 30 minut na OneBlocku? Jeżeli jeszcze nie wiesz, co to OneBlock, to jest blok, z którego trzeba rozwinąć się jak najszybciej. Z bloku mogą wychodzić inne bloki lub moby, a nawet takie, co mogą cię zabić. Dzisiaj zobaczę, ile progresu mogę zrobić w pół godziny. Jeżeli chcesz więcej takich filmów, to zasubskrybuj kanał, bo to mi naprawdę strasznie pomaga. Pierwsze drewno. O, skrzynka. Nasionka. To może się nam przydać. O, świnia. Świnia. Uwaga, uwaga, bo spadnie. Spadniesz. Może jeżeli popchniemy trochę. I stąd. Chyba pora zrobić trochę narzędzi. Ta świnia zaraz spadnie. Dobrze, jest dobrze. Kilof, siekiera, łopata. Spada nam tutaj grobel, ale nie mamy jak... Nie mamy wody, więc... Mamy wodę! Nareszcie. To jest dobre. Bardzo dobre. Teraz możemy... Nie. Okej. Dobrze. I jeszcze na dodatek możemy sobie skraftować motykę. I zrobić małą farmę. Mamy już malutką farmę. Kontynuujemy. Mamy sadzonkę, to jest dobrze. I posadzimy naszą sadzonkę. Tak, to jest dobry pomysł. Bedrock. A, bo tutaj są różne fazy. No to wiecie co? Chyba trzeba zrobić małe ogrodzenie dla tej świnki, bo ona zaraz spadnie nam. Chodź tu. No dawaj, wchodzimy. Nie. O, mamy, dobra. Świnia, kolejna świnia. Będziemy mogli teraz rozmnażać, tylko teraz trzeba jej nie zepchnąć. Dawaj. Wchodzimy. Jest! Mamy dwie świnki, będziemy mogli je rozmnażać. Zachodzi noc. Mamy za to pochodnie, to postawimy ją sobie tutaj. Więc nie ma problemu. Możemy lekko powiększyć farmę. Włożymy tutaj sobie trochę rzeczy, żeby jeżeli zginiemy, to żeby nie stracić wszystkiego. Chodźcie tam. Najpierw krowa. O, kurczak. Na razie nie mam gdzie cię położyć, to będziesz musiał sobie tutaj siedzieć. Dobra, świetnie. Trzecia krowa? Ile tych krów będzie? To jest nawet dobre. Możemy teraz sobie zasadzić... Dobra, druga sadzonka na pewno musi iść tu. Możemy sobie zasadzić jagody. To będzie dobre. O, drzewo nam urosło. Ale to jest dobra wiadomość. O, jest. Za 20 sekund upgrade. Zróbmy sobie kill off. To jest bardzo dobre. Krowa. To jest po prostu nieskończone źródełko jedzenia. O, zombie, duży zombie, moment. Trzeba się ich pozbyć. Nie mogę zginąć. Dobra. Fuuu, ale się przestraszyłem. Trzeba być na takie rzeczy przygotowany. Rozbuduję chyba trochę wyspę, żeby następnym razem już być przygotowanym. No i dobrze, rozbudowałem tak troszeczkę tutaj, żeby po prostu mieć więcej miejsca na jakąś ucieczkę albo coś. Kolejne zombie. Trzecie żelazo. Bardzo ważne. Nie będę jeszcze przepalać, bo jeszcze nie potrzebuję. Jednak jak będą diamenty, to będzie to bardzo potrzebne. I inna różna sadzonka. Troszeczkę pochodni. Żeby się tutaj moby nie zrespiły. O nie. Dobra, to trochę niebezpieczna jest ta wyspa, bo trochę malutka jest, ale trzeba sobie jakoś poradzić. Dobra, zabierzmy się, bo potrzebujemy tą lawę. O, może lawa? Nie. Nie! No i znowu! zrobiłem coś takiego, to teraz będzie na pewno dużo bezpieczniej, na pewno od mobów i w ogóle od takich rzeczy. Zapomniałem, że nie trzeba było przepalać. Możemy też zrobić jeszcze trochę bardziej. Teraz jest na pewno dużo bezpieczniej od mobów i ogólnie od wszystkiego. No to tak wygląda nasza wyspa. Dużo się rozwinęliśmy. Farma, zwierzęta, no i ogólnie dużo rzeczy.